Cześć! Wiecie, co je każdy szanujący się Norweg 17 maja, czyli w Dzień Narodowego Święta Norwegii? Oczywiście pølser, czyli hot dogi. W liczbie pojedynczej mówimy ei pølse, a w mnogiej pølser. Pølser są ikoną norweskiej kultury. Są one zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym fast foodem. Norwegowie po prostu je kochają. Pølser możecie znaleźć w każdym norweskim kiosku. W Narvesen, Deli de Luca czy 7-Eleven. Ale również na stacjach benzynowych, na lotniskach, stacjach kolejowych czy autobusowych. Oczywiście, jeżeli chcemy przygotować je sami, to potrzebne składniki znajdziemy w każdym sklepie spożywczym. W Norwegii je się dwa główne typy pølser. Grillpølser, czyli grillowane hot dogi, oraz nieco cięższe i dłuższe wienerpølser, hot dogi gotowane. Do produkcji pølser wykorzystuje się tradycyjnie mięso wołowe oraz wieprzowinę, aczkolwiek dziś możemy znaleźć warianty z łosia, drobiowe czy wegańskie. Pølser odbiegają od tradycyjnych hot dogów przede wszystkim sposobem ich serwowania. Możemy rzecz jasna zjeść klasyczną pølse i brød, czyli hot doga w bułce, ale moim ulubionym akompaniamentem do pølse jest lumpe, czyli placek, naleśnik zrobiony z ziemniaków i mąki. Ale na tym się nie kończy, jako że to właśnie dodatki, o których zaraz opowiem, nadają pølser specyficznego smaku. Najbardziej powszechnym akompaniamentem pølser jest oczywiście musztarda, ta zwykła lub słodka, oraz ketchup. Częstym dodatkiem jest prażona cebulka, czyli sprøstekt løk. Ale to, co nadaje pølser typowo norweskiego charakteru, są przeróżnego rodzaju sałatki. Między innymi rekesalat, sałatka z krewetek, potetsalat, sałatka ziemniaczana, czy też skogsopsalat, czyli sałatka z grzybów leśnych. Istnieją też warianty bardziej egzotyczne, jak sałatka curry. Ceny pølser wahają się od 20 do 60 koron, ale najczęściej są to okolice 40 koron. Jeśli podobał Wam się ten filmik, kliknijcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Dajcie również znać w komentarzu, czy chcecie, żeby na kanale pojawiały się od czasu do czasu filmiki tego typu, na przykład o norweskim jedzeniu, kulturze i innych rzeczach związanych z krajem.